Witam wszystkich, cieplutko serdecznie moi drodzy. Marian Czolow z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co zatem idzie na kolejną zjawiskową partię z roku 1945, która miała miejsce podczas słynnego meczu pomiędzy dwoma mocarstwami, takimi jak Związek Radziecki oraz Stany Zjednoczone. W 1945, moi drodzy, doszło do takiej swoistej zimnej wojny, szachowej zimnej wojny na 64 polach szachownicy, kiedy to każde z mocarstw wystawiło swoich reprezentantów. My przyjrzymy się partii Arnold Denker kontra Michał Botwinik ich moi drodzy panowie, byli silnie grającymi arcymistrzami, no ale tutaj Michał Botwinik zasługuje na chwilę wyróżnienia, ze względu na to, no, że był to wieloletni mistrz świata, legenda gry królewski. Natomiast Sarnolda, moi drodzy, dengera, silnego arcymistrza ze Stanów Zjednoczonych, nie można przekreślać jako tutaj e, e, posiadacza Bierek koloru białego. No myślę, że tyle słowem wstępu. Nie będę przeciągał przy życiu przebiegowi tej partii, bo jest dosyć ciekawa. Kawka, herbatka w dłoń, moi drodzy. Jedziemy D4 ze strony dengera, D5 ze strony Botwinika. 4, mamy gambit hetmański, można go moi drodzy przyjąć, można go odrzucić ruchem E6 tudzież ruchem C6 w tym wypadku zostaje odrzucony mamy E6 odrzucony, gambit hetmański chociaż zaraz tutaj będzie mała transpozycja bo skoczek C3, który naciska na punkt D5, moi drodzy mamy C6 solidna obrona punktu centralnego D5, jest to obrona półsłowiańska moi drodzy, skoczek F3, skoczek F6 goniec G5 ze związaniem Tutaj moi drodzy, skoczek nie kontroluje pola E4, więc ewentualnie po jakimś tam biciu chcielibyśmy pchnąć E4 z groźbą nawet E5, to też warto mieć gdzieś na uwadze. W tym momencie można zagrać skoczek BD7, goniec C7, żeby rozwiązać te związanie. Tu jednak bicie na C4. Idea jest taka, że po ruchu mój drodzy 4 który przychodzi do głowy, i oczywiście jest intencja odbicia pionka z C4, mamy posunięcie B5, gdyż tego pionka wspiera pion z C6. Przy okazji jakieś miejsce dla gońca na B7 się robi. No i moi drodzy, pionek tutaj ustał tak naprawdę na C4. Nic mu nie zagraża. Ta struktura często jest atakowana ruchem A4, ale w tym momencie mamy e 5. No, czy moi drodzy czarne to coś oczy. Czy ta groźba nie jest dewastująca? Czy tu nie leci figura? No, związany skoczek nie może odejść, bo poleci Hetman, więc jest po skoczku, wydawałoby się. Niby tak. Tylko, że jest kontratak, moi drodzy, w postaci posunięcia H6. I jeśli tu. To tu. Nawet bicie tutaj, moi drodzy, dla białych nie jest takie dobre. Jest to goniec aktywny w grze wraz z Hetmanem. Już atakują centralny punkt. Para gońców u czarnych, otwarta linia H. Myślę, że dużo rekompensaty jest za zniszczenie tejże właśnie struktury pionowej. Dlatego też w tym wypadku, moi drodzy, po H6, białe wycofały gońce na H4. No, oba mocarstwa, moi drodzy, obserwują w radio jest transmisja tego, że meczu i tejże partii. Wyobraźcie sobie emocje, które towarzyszyły tutaj zarówno Amerykanom, jak i ludziom, którzy zamieszkiwali Związek Radziecki. Dobra, goniec H4, żeby utrzymać cały czas, moi drodzy, presję związania, no ale idea jest taka, żeby pchnąć G5. No dobrze, Czyli coś jednak poleci, jak odejdziemy tu, to już nie ma związania, skoczek odejdzie również. Więc trzeba tego pionka wziąć. Pytanie czym? Skoczkiem, czy też gońcem? Skoczek wybija, moi drodzy. Skoczek wybija, jest to oddanie oczywiście figury, ale w tym wypadku mamy bicie. I zobaczcie, tutaj troszeczkę pionków ze skrzydła królewskiego poleciało. No i cały czas jest goniec, który związuje skoczka, więc odbicie skoczka jest tylko kwestią czasu. Skoczek Bd7 w tym momencie. No tutaj trzeba znać teorię, moi drodzy, bo to leci tak naprawdę wariant Botwinika. Tego, który gra tutaj birkami koloru czarnego. Teoria nakazuje grać właśnie w ten sposób. EBF6 narzuca się. Goniec B7, na no spokojnie, nic z tym pionem nie robią. Goniec jest zamknięty, materiał się, moi drodzy, no mniej więcej wyrówna. Otwarta linia H może być tutaj e, takim punktem zaczepnym, że tak powiem. Hetman jakiś C7, Hetman A5 i Długa Roszada. To jest mniej więcej, no oczywiście Hetman B6 też jest możliwością to jest mniej więcej plan na grę. Czarnych. W tym wypadku goniec C2 trzeba skończyć rozwój. Nie ma to tamto. Hetman B6 moi drodzy wchodzi do gry. No i oczywiście długa roszada, tak jak mówiłem, jest w planie. Krótka roszada w tym momencie. Można było się wstrzymać z roszadą, zagrać Hetman C2 na przykład albo poprawić gońce na F3, żeby już walczył o tę diagonale. W tym wypadku roszada, no wiadomo, przy otwartej tutaj moi drodzy linii H, tam gdzie wieża, no czuje się świetnie. Ten punkt może być na celowniku. Jakiś goniec D6, Hetman C7 może być nieciekawie. Jakiś niby G6 załatwia sprawę. Prawe, ale wtedy osłabnie, moi drodzy, tutaj cała ta przekątna, te białe pola przy królu, więc no, odważny ruch ze strony Denkera. Długa Roszada ze strony Botwinika i A4, znowu idea poprawienia gońca wydaje się, moi drodzy, nieco lepsza, tu jednak A4, żeby jak najszybciej wyprowadzić atak, moi drodzy, na skrzydle hetmańskim, tam gdzie jest wrogi król, otworzyć oczywiście linię A nacisnąć na punkt b5, a 4 poszło w partii. No ale tutaj nie ma bicia żadnego, nie pozwalają na bicie czarny, tylko grają w tym momencie b4. Jak najbardziej, logiczne posunięcie. Skoczek jest pod biciem i musi odejść, ale skoczek ma centrum. Skoczek, moi drodzy, 4, narzuca się i w tym momencie świetny, najlepszy ruch w pozycji ze strony czarnych. c5. No, jest to moi drodzy otworzenie gońca tejże przekątnej. Rzecz jasna, walka tutaj z tym pionkiem centralnym, a także tutaj możliwość wejścia zarówno skoczkiem, jak i gońcem do gry. Więc, no, ruch, który tak naprawdę narzuca się, należy go zagrać. C5 po prostu. E, hetman w tym momencie, moi drodzy, poszło na B1, bo jest atak na skoczkę, więc tutaj prosta obrona. Hetman w tym momencie, moi drodzy, C7. Jest atak matowy, kto widzi, co grozi w ogóle w kolejnym posunięciu. Grozi Hetman, H2, szach i mat, więc niestety trzeba coś z tym fantem zrobić. Można próbować zagrać G3, chociaż to jakby nie było jest troszeczkę osłabienie. Tu poszło, moi drodzy, skoczek G3. Skoczek przesłonił przekątną, więc punkt H2 wcale nie jest taki, można powiedzieć, wrażliwy. W tym momencie CD. Zobaczcie te trzy piony. No to jest istna nawałnica na skrzydle hetmańskim, no bo Twinik ma te pionki, moi drodzy. Zaraz może próbować zamykać tego gońca. Ma świetnego białopolaka, ma otwartą linię H i aktywnego Hetmana. No okej, okay. ale c 4 jest do wzięcia. No i białe to widzą, po prostu bił na C4. Oczywiście bicie Hetmanem jest troszeczkę tabu, ale nawet nie troszeczkę, bo wieża wchodzi na C1 i Hetman jest powiązany z królem, z, czytaj, złapany za ucho. No dobra, pią poleciał, ale w tym momencie Hetman C6. No to jak nie tędy się dobierać do skrzydła królewskiego? To proszę bardzo, grozi matna G2. Nie ma tego gońca czy nie ma co przeciwdziałać tej baterii. No, tutaj kolejny ruch, który, jakby nie był, osłabia, moi drodzy, cały tutaj system, całe, całą strukturę, całe skrzydło królewskie. Posunięcie F3. Posunięcie F3 poszło w partii. No i Botwinik znowu gra najlepszy ruch w pozycji, moi drodzy. No, on tutaj był faworytem w tym pojedynku. Więc nikogo nie dziwi posunięcie D3. D3, co robi D3 moi drodzy? No, D3 to jest ciekawostka, jest otworzenie przekątnej, więc goniec moi drodzy może wejść na C5 z szachem albo Hetman C5 szach, no i po szachu goniec leci. Niestety płaczą dzieci Denkera moi drodzy, więc trzeba coś z tym fantem zrobić. Goniec C3 można zagrać od razu, żeby tutaj pokryć tą przekątną. Tu moi drodzy, Hetman C1, dużo ruchów tym Hetmanem, jakby nie było. No teraz jest obrona, tak, goniec jest broniony, tutaj pole E3 też jest pokryte, więc wszystko gra i buczy, wydawałoby się ten szach nie jest straszny. No to goniec C5, proszę bardzo, ostatnia lekka figura wchodzi do gry, wie, że zostają połączone, co jest ważnym elementem rozwoju, moi drodzy, jest szach. No i oczywiście tu można grać goniec c 3 które wydaje się całkiem logicznym ruchem, tylko prawdopodobnie jakiś D3, D2, przepraszam, mogłoby teraz się pojawić, bo Hetman bije D2, zwróćcie uwagę na to, że Hetman stoi na jednej linii z królem, tu jeszcze podwisa goniec po jakichś biciach z szachem, więc to są problemy. Gołna goły rzut oka. Widać, że to sprawia problemy dla, dla białych. Goniec C5-szach król H1 poszło w partii. Król H1, moi drodzy, ustawił się na jednej linii zwierząt i to też warto mieć na uwadze. Co gra w tym momencie, moi drodzy? Michał Botwinik. Gra hetmanem na d Znowu jest groźba. Kto widzi jaka? No wisi skok, związany pionek, więc, moi drodzy, po prostu wzięcie figury grozi. No i teraz trzeba jakoś z tym się tutaj fantem uporać, że tak powiem. Można grać goniec F4 w pierwszym odruchu. Ja bym tak zagrał, ale to nie jest dobre, wydaje się tu trzeba policzyć dalej. To jest dosyć złożony wariant, bo wieża bije H2. No niestety, król jest odcięty, więc trzeba przyjąć to poświęcenie. Kolejna wieża, łubu-dubu, na H8 z szachem. No i zasłony. Liczne zasłony, moi drodzy. Liczne, o przepraszam. Liczne zasłony. Skoczeka trzeba oddać, niestety. Król źle stoi. Król G3, moi drodzy, wymuszone. I Hetman w tym momencie na D4. Hetman D4 odbija tu i później Hetman G6. Moi drodzy grożą maty, zobaczcie. Załóżmy jakieś A5 w ogóle wyrwane z kontekstu, no to Hetman BF6, dziękuję. Po wieżach H1, propozycja wymiany wieży by znetru... zne... ty... no właśnie. <laughs> Zakręciłem się. Zneutralizować. Tak, to pojęcie miałem na myśli. Odeprzeć atak czarnych, zabrać te armaty. No to Hetman wchodzi na G6, moi drodzy. Pogoniec G5, no tak naprawdę wieża bije, no i tutaj jest słabo, trzeba oddawać hetmana, w przeciwnym razie król H3 H2, no to wiadomo, matujemy, moi drodzy, wieżą na h5. Więc problemy pogoniec F4 murowane. No oczywiście trzeba by było doliczyć bicie na H2, co zapewne pod miał już przyszykowane w rękawie. Tego dnia miał bardzo długie rękawy, podobno. Koszula, moi drodzy, sięgała aż po samą ziemię. Te rękawy, oczywiście. Dlatego też Hetman F4 to jest wybór Denkera, ale czy dobry, czy to coś zmienia? Niewiele okazuje się. Dlaczego? No bo wieża tłucze H2, znowu trzeba, moi drodzy, to przyjąć. Wieża H8 poprawia, i w tym momencie, no niestety, króle, moi drodzy, G1 nie można zagrać, więc trzeba oddawać materiał po raz kolejny. Skoczek H5 prowadzi tak naprawdę do mata, więc w tym wypadku trzeba oddać Hetmana. Hetman H4. No i myśli sobie biały, jeszcze się trzymam. Wymienimy Hetmana, ale no materiału jest. No dwie wieże za Hetmana. Tak, tylko że bicie na H4 moi drodzy. Goniec bije H4 i Hetman. Na którym polu kończy partię? Na polu chwały. Hetman F4. Wisi tu. Wisi tu. Związanie. Niebezpieczny pion. Świetna para gońców. Pozycja jest opłakana moi drodzy. Białe poddają partii. To nie był szczęśliwy dzień dla Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o świat szachów. Dlaczego? No bo tutaj, niestety, Botwinik pokazuje swoją wyższość. No miarzy. to oczywiście partia mogła być. Kontynuowana. Można by było zagrać, no nie wiem, król H3, żeby bronić tego. Gońca. No któryś gońc poleci, niestety. Którego ratujecie? No pytanie do was. Którego ratujecie gońca? No czy tutaj nawet na D3 nie za bardzo można wybić? Bo zobaczcie, Benz, mamy mata w jednym. Król nie może się tutaj pochować jakoś, więc w tym wypadku albo król H3 albo co, albo tak bić, może nawet żeby się zasłonić później, dobra, nie, nieistotne w każdym razie po król H3, który wydaje się najrozsądniejszym ruchem, Hetman bije C4 Hetman bije C4 moi drodzy, no niebezpieczny wolny pion i tak jak mówię, dwa silne gońce nie ma tutaj możliwości przeciwdziałać oczywiście można by było teraz przyjść w wieżu chociażby i na C1, wiadomo, ale Hetmana spokojnie do C4, miejmy na uwadze to, że wszystko się trzyma gra i buczy, odejdziemy w ogóle tym królem z tej linii C niebezpiecznej a pion śpiewa they see me rolling i d2, d1 w planie. No nieciekawe, nieciekawie nie, 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 nie to wygląda dla, dla białych. No taka partia, myślę, że może się podobać zdecydowanie, no bo Finik bardzo odważnie zagrał. Ta roszada przy otwartej linii h była, no, była jakby nie było, taka ryzykowna. No ale co, no dziś ten król musi się podziać, tak? Jakby nie było. Dobra, dziękuję, nie przeciąga, moi drodzy. E, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.